Rafał, przede wszystkim gratulacje, drugie zwycięstwo 3-1 i prosimy Cię o taki krótki komentarz podsumowujący ten mecz z Kroną. Ciężki mecz, ciężki przeciwnik, wynik może na to nie wskazuje, ale naprawdę z boiska jak dla mnie mecz ciężki i fajnie, że się udało wygrać 3-1. Tak jak mówisz, wynik nie wskazuje na to, co się działo na boisku. Było pewne prowadzenie 2-0 do przerwy, potem Korona odpowiedziała. Wkradło się takie małe zamieszanie, taki delikatny chaos? No na pewno jest coś takiego, że jak się traci bramkę, to jest ta niepewność. Chaos może nie, bo gdzieś tam nie daliśmy Koronie się bardziej rozpędzić, ale była ta niepewność. Na szczęście skontrolowaliśmy ich po raz trzeci i udało nam się wygrać 3-1. Chciałem zapytać też o linię defensywną, bo takim w pewnym sensie nowym partnerem dla Ciebie jest Dominik Szala i to jest tak naprawdę taka podwójna korzyść dla klubu, bo drugi mecz dobrze w defensywie, ale też te minuty dla młodzieżowców się nabijają. Wiesz co, no to jakby nie pytać, jak ta linia defensywy wygląda. No jest na razie dobrze, gramy dobrze, tak jak graliśmy dzisiaj w czwórce. To są decyzje trenera i każdy musi to zaakceptować, że taka defensywa występuje. Ta bardzo dobra seria Górnika trwa, oczywiste będzie, że chcemy ją podtrzymać. Przed nami chyba zgodzisz się, że ciężkie mecze, bo jest Widzew na wyjeździe, Jagiellonia u siebie i Lech u siebie. Wiesz co, zacznijmy najpierw Widzewem, nie patrzymy w przyszłość, mamy 32 punkty, no i zróbmy wszystko w niedzielę, żeby było 35. Po tym meczu zerkamy tak delikatnie w te górne rejony tabeli? Nie, zerkamy na niedzielę na Widzew.